jednym pracownikiem, jednym pracownikiem nie znam. Ten Bartek jest ciekawym człowiekiem, który gdzieś tam się zaczął pojawiać w naszym życiu jakiś czas temu. I całkiem niedawno doszedł do pewnych wniosków i chciałby i porozmawiał ze mną, z Agatą o tym, że chciałby, aby jego służba ona funkcjonowała w ramach naszego zespołu apostolskiego. Ale jest to ciekawa rzecz, ponieważ ta służba ona nosi rangę służby apostolskiej. Ja w to wierzę. Osobiście. Tak uważam. Dlaczego ja tak uważam? Dlatego, że są świadectwa tego rodzaju działań. Powiedz bardzo króciutko o tym, jak to wygląda u Ciebie. Ty mikrofon potrzebujemy. Jakiś, to mamy w tym wypadku czwórkę. Raz. Halo. Dwusłowo mnie w 2009 roku poznałem Boga. Bóg mnie do różnych rzeczy przygotowywał i tak naprawdę mogłem przymierzyć wiele rzeczy, które w tym kraju ludzie, powiedzmy, wiele sposobów zobaczyć, jakie ludzie poszukują Boga. I cały czas szukałem więcej, tak naprawdę rozumiem w tym i miałem coraz bardziej świadomy swojego powołania. Jednocześnie tak naprawdę na dzień dzisiejszy chyba jedynymi osobami, którzy mogą być realnie duchowym wsparciem, duchowym źródłem dla mnie, którzy mogą rozumieć to, co robię, to jest chyba właśnie tylko Artur i Agata. I dlatego postanowiłem się do nich też odezwać, ale czerpałem z ich służby też już od dłuższego czasu. Natomiast też idę cały czas za prowadzeniem ducha i dopóki mi duch nie przyprowadził do nich, to nie nawiązywałem żadnej gdzieś współpracy. Ostatni raz, kiedy byłem na szkole służby, jak tylko zobaczyłem film w internecie, miałem tak silne, żeby tam jechać, że nie było co do tego żadnej wątpliwości. Teraz wcześniej, tuż przed tą szkołą, właśnie byłem w jednym kościele, tam upadłem pod mocą. I nagle zorientowałem się, że nie mogę ruszyć rękami, że moje ręce jakby coś mnie złapało za ręce i gdy leżałem na podłodze. Był to ciekawy znak, ale nie wiem, co to znaczy, przekonamy się. Dwa dni później, kiedy byłem na uwielbieniu tutaj, właśnie Artur wziął wstążkę, wziął Sarę za rękę, związał jej rękę wstążką i zaczął prorokować, że związuje cię ze sobą jak dziecko, daj się poprowadzić, prowadzę cię miejsce nowe. Tam było dużo rzeczy, tam były rzeczy o odwadze, tam były rzeczy o nowych miejscach, które Bóg otwiera. Bóg już zaczął od początku tego roku otwierać nowe miejsca. Ja od dłuższego czasu chodzę za Bogiem, natomiast chodziłem za Bogiem, ale jeszcze czegoś brakowało. Wiedziałem, że muszę podjąć tę decyzję, że wchodzę na 100%. I byłem zdecydowany na tak, zawsze byłem na tak, ale gdzieś z tyłu mojej głowy zawsze było coś takiego, a co jeszcze jakby się wycofać, coś tak jeszcze, tak szpileczka mała. I z początkiem tego roku powiedziałem Bogu tak, bez żadnego ale, bez żadnego wycofania, idę i się nie wycofuję w tym, do czego On mnie prowadzi. I od razu zaczęły się otwierać nowe miejsca, nowe rzeczy, wspólnota, którą zacząłem wspierać, liderzy inni, których zacząłem wspierać. I teraz to, co kładzie mi na serce, żeby zbudować coś całkowicie od podstaw w Poznaniu. Więc jeżeli ktoś ogląda to też z Poznania, śmiało odzywajcie się do mnie. Będziemy budować po prostu wspólnotę. Wszystko widzę, że jest przygotowane. I mam świadomość tego, że ustanowiłem taką rzecz w sobie, jakby, że idę na wojnę. Że to nie będzie tylko po prostu miłe koło herbaciana, tylko idziemy na wojnę z głupotą w tym kraju, z kłamstwem w tym kraju, z wszelkimi patologiami religijnymi, z wszelkimi rzeczami, które odciągają ludzi od prawdziwego poznania Boga i Jego chwały. Idziemy na wojnę z tym. Amen. I chcę to wprowadzać gdziekolwiek się znajdę. Amen. 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 Super. Super. Wiecie, to jest ważne, bo o co chodzi? Chcę, żebyście mieli zrozumienie, że to są rzeczy takie dość nowe w naszej przestrzeni, w ogóle w kraju. Bo apostolstwo jest czymś, co jest najmniej zrozumiałym jakby produktem Bożym. Ale coraz więcej Bóg budzi apostołów.
Bóg coraz bardziej budzi. Apostołowie to nie są tylko ci, którzy założyli jeden kościół i w tym kościele są pastorami. Bo takich rzeczy jest sporo. Ktoś po prostu zewangelizował miejsce, założył tam kościół, został pastorem i on tam funkcjonuje. I to jest bardzo okej. Natomiast apostolstwo ma odrobinę szerszą przestrzeń. A apostoł widzi jakby czwarty wymiar. Podobnie do proroka. Natomiast prorok od apostoła różni to, że prorok, on nie buduje, widząc ten czwarty wymiar. Prorok tylko objawi ten czwarty wymiar i prorok usunie się. Taka jest rola proroka. Apostoł natomiast jest wyposażony do tego, żeby po obejrzeniu czwartego wymiaru zacząć budować w tym miejscu to, co zobaczył. Rozumiecie? To jest ważne pytanie. On co to robi? Jaki jest dowód funkcjonowania jakiejkolwiek służby apostolskiej? Dowodem jest to, że powstają rzeczy w wyniku zobaczenia niewidzialnego. I nie jest to jeden produkt, tylko jest to wiele produktów. Tak funkcjonuje apostolstwo. Czy robimy wszystko na wyrost? My wszystko robimy na wyrost. Wszystko robimy na wyrost. Wszystko jest na wyrost. Nie ma rzeczy, która jest dojrzała. My wszyscy jesteśmy absolutnie niedojrzali i dzięki Bogu Najwyższemu, że my jesteśmy wszyscy niedojrzali. Bardzo dobrze, że my jesteśmy niedojrzali. Wiecie dlaczego dobrze, że my jesteśmy niedojrzali? Dlatego, że jakbyśmy dojrzeli w czymś, co jest chorobą, to byśmy dzisiaj byli chorobowo dojrzali. Ok? Chorobowo dojrzali. Więc dziękuję Bogu, że ja nie dojrzałem w chorobie żadnej. Rozumiecie? Dla mnie choroba każda jest patologią i apostoł ma w sobie wbudowany pewien mechanizm, czyli on chce zmienić świat. Taki mechanizm ma. Po prostu. No takie coś, on chce wymienić to wszystko. Okay? I dojrzewa sobie też to wszystko. Dlatego chciałem, żebyście to zrozumieli, bo to też jest takie działanie dosyć nowe. Mateusz, czy mogę Cię prosić, powiedziałbyś kilka słów na temat...